kolejny tydzień to kolejne stosy. Bardzo szybko o bardzo wielu książkach dzisiaj opowiem. Ałuż Daniczek, Karmiciel Wron. To opowieść o mężczyźnie, który wchodzi w dorosłość. Chce się uwolnić od matki, matki, którą uważa za pajęczycę, zbyt troskliwą, za bardzo chuchającą i dmuchającą samotną matkę, którą bardzo dawno temu porzucił mąż i z tego powodu żyje tylko życiem syna. Ale jaka jest prawda? Jak wyglądają realia? Jak wygląda w ogóle życie tej matki? I w jaki sposób będą wyglądały relacje syna z innymi ludźmi? Musicie się przekonać, sięgając po tę książkę. Pięknie napisana opowieść, pierwszoosobowa narracja wprowadza nas w świat bohatera, który jest troszeczkę zagubiony między tym, co twierdzi, że jest, a tym, jak świat wygląda naprawdę. Potrzebuje kogoś z otoczenia, kto go popchnie w kierunku rzeczywistości, kto mu ukaże jego prawdziwą rzeczywistość. Świetna opowieść. Wielcy filozofowie z naszej księgarni to komiks, ale wchodzący w skład nowego komiksu. Tym razem autorzy zabierają nas w podróż po różnorodnych filozofiach. Poznamy zarówno życiorysy filozofów, jak i koncepcje filozoficzne. Pięknie zrobiony przegląd od starożytności do czasów współczesnych. Są to takie bardzo skrótowe spojrzenia na filozofię i filozofów. Możemy się zorientować w najważniejszych nurtach i kierunkach. Same podstawy. Magdalena Zaremska, Gloria, Wakacje i ja to opowieść o różnorodnych dylematach, z jakimi mają do czynienia nastolatki. Tutaj mamy do czynienia z różnorodnymi niedopowiedzeniami, ale też i własnymi oczekiwaniami, z pragnieniami bycia w centrum uwagi i złością na to, że dorośli układają sobie na nowo życie po rozstaniu się. Gloria jest nastolatką nieco zbuntowaną, trochę jest nie zgadza się na to, że jej kilkuletnie rodzeństwo jest bardziej w centrum uwagi niż ona, że straciła tam bycie pierwszą, najważniejszą i jedynym dzieckiem. Okazuje się, że rodzice mają też inne zadania i inne problemy. Muszą borykać się między pracą, obowiązkami. Gloria jest dziewczyną przyzwyczajoną do miejskiego życia. Ona trafia na prowincję, gdzie musi stawić czoło różnorodnym wyzwaniom. Trafia między innymi do stadniny koni. Jak tam będą wyglądały różnorodne relacje? Przekonajcie się sami. Na placu budowy pasą się krowy. To kolejna odsłona książeczki dla przedszkolaków na placu budowy. Tym razem autorka zabiera nas na wieś. Zobaczymy, jakie różnorodne prace maszyny budowlane mogą wykonać na wsi. Jak wyglądają zmiany pór roku, jakie wyzwania czekają na poszczególnych bohaterów. Publikacja pięknie ilustrowana. Mamy tutaj naprawdę niewiele tekstu i wszystko jest pięknie ze sobą skomponowane. Cała seria w ogóle jest taka, że są rewelacyjne, sztywne okładki, bardzo dobrze zszyte te kartki i piękne ilustracje. Nevermore, Kelly Klimacz. To publikacja o dwójce nastolatków, którzy pochodzą z dwóch odmiennych światów. Ona jest bohaterką bardzo taką żywiołową, mającą dość duże powodzenie w szkole. On z kolei należy do, jest można powiedzieć, klasowym wyrzutkiem.
I pewnego dnia ich ścieżki się przecinają, zostają zmuszeni do stworzenia wspólnie jednego projektu. Projekt dotyczy pisarza XIX-wiecznego. Warren, on jest miłośnikiem poezji Poego. I z tego powodu wciąga ją właśnie w świat twórczości Poego. I wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że dookoła bohaterów zaczynają się dziać różnorodne, dziwne rzeczy. Z jednej strony pojawia się zazdrość chłopaka Isabel, a z drugiej strony pojawiają się jakieś tajemnicze moce, demony, zaczynają okazywać się dziwne postaci. Bohaterzy lądują w różnorodnych, równoległych światach. Co z tego wyniknie, musicie się przekonać sami. Jest to naprawdę świetnie napisana, mroczna opowieść o różnorodnych demonach. Mamy tutaj wplatanie klimatu takiego troszeczkę egipsko-judaistycznego. Pojawia się bez Lilith, która jest ucieleśnieniem czegoś na wzór pierwszej żony Adama. To właśnie z tej mitologii biblijnej, tych opowieści o stworzeniu człowieka. Kolejna opowieść, to czego nie mówię, Erin Stewart, to historia o przemilczeniu choroby psychicznej, tego, w jaki sposób sobie radzimy. Opowieść o tym, jak choroba psychiczna, jak w ogóle jakakolwiek choroba dotyka otoczenie najbliższe, a szczególnie w jaki sposób odgrywa, jaki ma wpływ na otoczenie choroba osób najbliższych. Wchodzimy do świata 16-letniej bohaterki, która od kilku miesięcy nie radzi sobie z tym, co spotkało jej siostrę, czyli z próbą samobójczą. Cierpiąca na dwubiegunową chorobę Alice była żywiołem, była wulkanem energii, tryskała energią, potrafiła zarażać swoim optymizmem otoczenie. Pewnego dnia wróciła ze studiów i zamknęła się w sobie, aby któregoś dnia próbować popełnić samobójstwo. Umieszczona w zakładzie psychiatrycznym staje się czymś w rodzaju tabu, o którym rodzina nie mówi, żeby po prostu nie mieć przypiętej łatki tych, którzy także mogą być nienormalni. I tu bohaterka właśnie pilnuje się i zastanawia się, pilnuje siebie, żeby nikt nie uznał jej za nienormalną i zastanawia się, czy jeszcze jest normalna i jak daleko i czym jest normalność. Z jednej strony to jest właśnie ten problem, a z drugiej strony widzimy, jak bardzo boryka się między tym, co ludzie o niej myślą i tym, co powinna zrobić, jak bardzo wiele wyzwań sobie stawia, różnorodnych przeszkód widzi dookoła. Z drugiej strony wchodzimy do świata opowieści o rozwijającej się miłości, uczuciu, które jest niepozorne i może się rozwinąć tylko w specyficznych warunkach. Mamy tutaj bohaterów, którzy są przypisani do szkolnego projektu. Kolejna opowieść w tle ze szkolnym projektem. Właśnie to przypisanie do szkolnego projektu sprawia, że ścieżki bohaterów, z których pozornie by się nie przecięły, bo każdy by unikał drugiej osoby, są zmuszeni tutaj do wspólnej pracy, wspólnego, wytężonego wysiłku. Ich działania mają nieoczekiwane zwroty i pozwalają uświadomić sobie, że każdy, absolutnie każdy ma na swoich plecach wielki bagaż, o którym nie mówi. Całe mnóstwo energii, całe mnóstwo uwagi poświęcamy temu, żeby nie pozwolić innym wejść w ten świat emocji.
Kolejna książka o świecie emocji to I Was Born for This, Alice Osnan. To opowieść o grupie fanów uwielbiającej zespół The Ark. Z jednej strony widzimy, jak wygląda świat z punktu widzenia fanki, a z drugiej strony zobaczymy, jak wygląda spojrzenie na fanów z punktu widzenia jednego z członków zespołu. Przy czym ten członek zespołu jest dość specyficzny, ponieważ z jednej strony jest transseksualny, a z drugiej strony boryka się z różnorodnymi wyzwaniami związanymi z lękami, z poczuciem różnorodnych zagrożeń. Mamy tutaj świat pokazujący, jak bardzo wiele możemy stracić w przypadku bycia popularnym, bycia sławnym i rozpoznawalnym. Bohaterzy tutaj nie mogą udać się na zwyczajny spacer, nie mogą zrobić zwyczajnych zakupów, bo zawsze ktoś jest w otoczeniu, kto ich rozpoznał, utrwali, będzie chciał z niej porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, będzie wymagał dania autografu i tak dalej. Osaczeni, atakowani czasami, czasami uwielbiani, zaczepiani, muszą kryć się w swoich mieszkaniach i podróżować tylko i wyłącznie pod opieką ochroniarzy. No i powoli zaczyna im się jeszcze lepiej powodzić, bo następuje przełom w karierze. I ten przełom w karierze jest też pewnego rodzaju przełomem w życiu prywatnym, w którym zaczynają dziać się różne dziwne rzeczy. Losy bohaterów zespołu przeplotą się z losami fanek. Fanek, które odkryją, czym jest tak naprawdę prawdziwa przyjaźń i że prawdziwa przyjaźń to nie toczy się tylko i wyłącznie wokół rozmów o ulubionych zespołach, ukochanych twórcach. Świetna opowieść o poszukiwaniu sensu życia i cenie, jaką za spełnienie marzeń czasami trzeba zapłacić. Konstantin, Zdradliwe iluzje, to komiks nawiązujący do postaci Konstantina, z takiego słynnego bad boya, który łamie równo kobiece serca. Mamy tutaj wejście do takiego świata, który z jednej strony jest zwyczajny, a z drugiej strony jest lekko magiczny. Konstantine posiada zdolności czarowania i uważa, że nie potrzebuje ich uczyć się pod okiem specjalisty. Co nakłoni go do zmiany zdania, musicie się przekonać sięgając po komiks. Śpiąca Królewna to klasyka gatunku. No cóż tu możemy znaleźć? Historię o Śpiącej Królewnie, więc za wiele Wam opowiadać nie będę. Piękne rysunki, takie typowo właśnie z filmu animowanego Disneya, czyli mamy bardzo ciekawe ilustracje. Najważniejsze scenki, najważniejsze wydarzenia, wszystko ładnie wprowadzające w świat baśni, a jednocześnie filmu animowanego. Z ręką na sercu to opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, własnej seksualności, dowiadywaniu się, czym jest miłość, zastanawianiu się, czym jest przyjaźń i ciągłym próbowaniu różnorodnych relacji, różnorodnych granic społecznych, przekraczania. Mamy tu opowieść o nastolatkach, o trójce nastolatek, które świetnie się dogadywały. Dogadywały do czasu, kiedy jedna z nich się zakochała. Okazuje się, że przyjaźń może nie przetrwać tej próby zakochania. No i też pojawia się temat homoseksualizmu tutaj. Czy można się zakochać w osobach tej samej płci? Czy można chcieć być kimś innym? Świetna opowieść przybliżająca nam różnorodność. O różnorodności jest też książka Tavi Havum, Tożsamość płciowa, poradnik do rodziców, dla rodziców. I jest tutaj naprawdę bardzo pięknie przeprowadzona opowieść o różnorodnych seksualnościach, o różnorodnych sposobach widzenia świata, o tożsamościach, tym, w jaki sposób
możemy różnorodne rzeczy widzieć, odczuwać i że wszystko jest ok, i że możemy, i że trzeba swoje dziecko wspierać. Insta poradnia ciało, emocje i seks to przede wszystkim taki jeden wielki poradnik o tym, w jaki sposób różnorodne elementy naszego życia są przez nas postrzegane. Insta poradnia to projekt Magdaleny Chorzewskiej, która dawała różnorodne porady, odpowiadając na pytania czytelników. No i te właśnie wokół tych pytań czytelników toczy się tutaj, no jest całe mnóstwo różnorodnych porad i opisów. Wchodzimy tutaj w świat cielesności, tego, w jaki sposób postrzegamy siebie, o tym, żeby sobie, w jaki sposób możemy poprawić swoje samopoczucie, lepsze postrzeganie siebie, czy i w jaki sposób powinniśmy podejść do swojej własnej seksualności, w jaki sposób się otwierać na innych, ale też w jaki sposób zaznaczać granice i nie pozwalać na przekraczanie ich innym. Świetny poradnik dla młodzieży, uczący asertywności, ale też z jednej strony, a z drugiej strony otwartości. Polecam. Dla młodszych czytelników o świecie emocji jest seria Smurfy i świat emocji. Tym razem Smurf, który nie był miły. Mamy tu opowieść o rzeźbiarzu, który w ogóle nie przejmuje się całym nikim z otoczenia. Jest to postać negatywna. Początek opowieści jest dość pozytywny, taki sielankowy. Smurfy są wzywane na obiad i widzimy, że jeden ze smurfów w ogóle nie przestrzega kolejki, nie sprząta po sobie. Później zobaczymy, że wymaga od innych pomocy i nawet nie dziękuje, nie pomaga innym i tak dalej. Skupia się tylko i wyłącznie na swoich potrzebach. Zobaczymy też, w jaki sposób będą wyglądały relacje, kiedy on zacznie zastanawiać się, w jaki sposób mógłby innym pomóc. A na końcu każdej publikacji z tej serii znajdziemy bardzo fajne wskazówki, w jaki sposób być miłym, radzić sobie z różnorodnymi sytuacjami. Tych komiksów już jest kilkanaście z serii. Są o byciu miłym, o baniu się, o prześladowaniu, o wykluczaniu i tak dalej. Naprawdę bardzo fajna seria, bardzo przystępna i bardzo pięknie wprowadzająca w świat emocji. Świat emocji wprowadza nasz, to jest seria Marcin. Pora spać to opowieść o tym, dlaczego warto się wysypiać i dbać o własny sen. Marcin odkrywa, że brykanie nocne i udawanie, że się śpi, nie jest z działaniem, którym robi dorosłym na złość lub dorosły przechytrza. On przede wszystkim sobie szkodzi, bo jest następnego dnia niewyspany, marudny i nie może się cieszyć z zabawy i dobrych relacji ze znajomymi. Bohater tutaj wysnuwa swoje własne wnioski i sam uczy się na własnych błędach. Kolejna opowieść o zaginionym pluszaku jest to historia o tym, że czasami oskarżamy otoczenie, o osoby z otoczenia, że coś nam zabrały, a czasami wystarczy, że my będziemy mieli w tym swoim otoczeniu porządek i dzięki temu będzie nam łatwiej odnaleźć różnorodne rzeczy. Nie lubię tego, to przede wszystkim historia o próbowaniu różnorodnych rzeczy. Tu skupiamy się na jedzeniu, o tym, że jest to opowieść o tym, że Marcinowi nie podobają się różnorodne zapachy, a później odkrywa, że te niezbyt ładnie pachnące rzeczy potrafią być naprawdę smaczne. Czas przed ekranem to historia o tym, że bardzo dużo czasu marnujemy na oglądanie telewizji, gry na komputerze i przeglądanie filmików w internecie. W jaki sposób można ograniczyć ten czas? Dlaczego czasami trzeba przed tym ekranem popracować, pobyć? To też temat kolejny. Historia skarpetek, dwa tomy. To taka trochę Justyny Bednarek historia opowiedziana w alternatywny sposób. Co by było, gdyby w danych realiach
Głównymi aktorami opowieści były skarpetki. Gdyby to od nich zależało bardzo wiele rzeczy. No i tutaj mamy przełożone, przepracowane różnorodne wątki z historii na takie, w których najważniejsze są właśnie te skarpetki. Skarpetki, które czasami wynajdują koło, które czasami pomagają łowić ryby, które pomagają malować różnorodne rzeczy i tak dalej. Są też loty w kosmos w tym drugim tomie. No, historia, można powiedzieć, cała ludzkości, przejrzana w bardzo skrótowy sposób i pokazana tak z perspektywy, jakby te skarpetki odgrywały główną rolę i podpowiadały ludziom różnorodne rzeczy. Alex Rovira i Frances Miralles, opowieści dla dzieci, które chcą uwierzyć w siebie. Seria opowieści dla dzieci to takie króciutkie historie, które pozwalają wejść w świat różnorodnych bohaterów. Przybliżają nam tutaj bardzo interesujące opowieści, pozwalające zobaczyć, jak bardzo wiele różnorodnych, jak bardzo wiele tego, w jaki sposób siebie widzimy, zależy od tego, jak chcemy siebie widzieć, bo czasami przypisujemy sobie mniejsze zasługi niż posiadamy. Dowiemy się tutaj, jak bardzo ważna jest współpraca, jak bardzo ważne są relacje i docenianie swoich zarówno zalet, jak i wad. Możemy się przekonać, że czasami to, co my uważamy za wady, bywa zaletą. Podobnie jest właśnie w opowieściach dla dzieci, które chcą być szczęśliwe. Tu dowiemy się, że czasami nie trzeba wielkich, nie wiadomo jakich rzeczy, aby być szczęśliwym, że wystarczy zwykła codzienność i proste czynności do cieszenia się tym, co się ma. Sisters, 17 tom, Chyba śnisz. To kolejna odsłona, kolejne spotkanie z dwójką niesfornych sióstr, które sobie wzajemnie, można było powiedzieć, że szkocą, ale kto się czubi, ten się lubi. Więc tutaj też mamy do czynienia z wielką miłością. Bardzo prosta kreska, bardzo fajne gagi, jedno-dwustronnicowe opowieści o różnorodnych sytuacjach życiowych. Ten tom toczy się wokół śnienia, spania i tak dalej. Bohaterki będą sobie wzajemnie różnorodne rzeczy robiły, ale też będzie dużo psów, też będzie o dużej ilości fantazjowania, zwodzenia młodszej bohaterki. Śledztwa Enoli Holmes to nawiązanie do Sherlocka Holmesa. Mamy tutaj Enolę, która prowadzi śledztwo. Kolejny tom, teraz Czarny powóz. Mamy tu nawiązanie do kultury XIX wieku, tego, w jaki sposób kobiety były traktowane w różnorodnych relacjach społecznych, tego, co mogły i a czego nie mogły i jak bardzo ich los zależał od woli ojców, braci i mężów. Tutaj Enola dostaje zlecenie odnalezienia kobiety, która ponoć umarła. Jej siostra jednak w tę śmierć nie wierzy. Przeprowadza śledztwo i okazuje się, że hrabia będący mężem właśnie tej siostry wysłał ją do ośrodka dla psychicznie chorych. Dlaczego tam? Dlaczego kobiety właśnie tam trafiały? Co pozwalał taki ośrodek uzyskać? Musicie się przekonać, sami sięgając po ten komiks. W ogóle seria jest fantastyczna, bo pomaga pokazać ten XIX-wieczny klimat i to, jak bardzo kobiety były zależne od mężczyzn. Magiczne 7 rozdzielenia. Tym razem zobaczymy, że superbohaterzy, którzy mają różnorodne moce, próbują nie kontaktować się z sobą. Bohaterzy odkryli prawdę o swoim pochodzeniu i tym, co poprzednie wcielenia uczyniły
i chcą, aby nie chcą walczyć ze stworzoną bestią, nie chcą narażać świata też na niebezpieczeństwo, uważają, że nie powinni nic robić w danej kwestii. Czy będzie to możliwe, to się dopiero okaże. Zobaczymy tutaj opowieść o tym, że jednak współpraca jest bardzo potrzebna, że pomaga rozwiązać różnorodne problemy. No i to by było na tyle z naszym olbrzymim stosikiem. Dziękuję bardzo za spotkanie i do zobaczenia.